Rozdział drugi Chrystus potrzebą grzesznika. Człowiek był pierwotnie wyposażony w szlachetne zdolności i zrównoważony umysł. Był doskonały w swoim bycie i harmonii z Bogiem. Jego myśli były czyste, a cele święte. Jednak wskutek nieposłuszeństwa jego zdolności zostały wypaczone. A egoizm zajął miejsce miłości. Z powodu przestępstwa jego natura stała się tak osłabiona, że było dla niego niemożliwym, aby o własnej sile oparł się mocy zła. Został wzięty do niewoli przez szatana i byłby pozostał w niej na zawsze, gdyby Bóg nie wstawił się w specjalny sposób. Stanowiło to zamiar kusiciela, aby pokrzyżować boski plan zawarty w stworzeniu człowieka, oraz napełnić Ziemię nieszczęściem i spustoszeniem, i wskazałby na to całe zło, jako skutek Bożego dzieła w stworzeniu człowieka. Człowiek utrzymywał w swoim bezgrzesznym stanie radosną łączność z tym, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Z listu do kolosan lecz po zgrzeszeniu nie mógł już dłużej odnaleźć radości w świętości i próbował ukryć się przed Bożym obliczem tak jest w dalszym ciągu stan nieodnowionego serca nie znajduje się ono w harmonii z Bogiem i nie odnajduje radości w obcowaniu z nim. Grzesznik nie potrafiłby być szczęśliwym w Bożej obecności. Wzbraniałby się przed towarzystwem świętych istot. Gdyby mu pozwolono na wstąpienie do nieba, nie miałoby ono dla niego żadnej radości. Duch pozbawionej egoizmu miłości, który tam panuje i w którym każde serce odpowiada sercu nieskończonej miłości. Nie znalazłby żadnego oddźwięku w jego duszy. Jego myśli, zainteresowania i motywy byłyby obce tym, które pobudzają tam bezgrzesznych mieszkańców. Byłby nieharmonijną nutą w melodii nieba. Natomiast niebo byłoby dla niego miejscem tortury. Pragnąłby być ukryty przed tym, który jest jego światłością. I centrum jego radości. Nie jest to żadne arbitralne rozporządzenie ze strony Boga, które zamyka bezbożnym dostęp do nieba. Są oni odgrodzeni wskutek własnej niestosowności do jego towarzystwa. Boża chwała byłaby dla nich ogniem trawiącym, chętnie powitaliby śmierć. Aby mogli być ukryci przed obliczem tego, który umarł, aby ich odkupić. Nie jest możliwe, abyśmy o własnej sile wydostali się z dołu grzechu, w którym się pogrążyliśmy. Nasze serca są złe i nie jesteśmy w stanie ich zmienić. Któż pokaże czystego z nieczystego? Ani jeden. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Z księgi Joba i z listu do Rzymian. Edukacja, kultura, posługiwanie się wolą i ludzkie starania posiadają właściwie sobie zakres, lecz tutaj są bezsilne. Mogą one wytworzyć zewnętrzną prawidłowość zachowania, ale nie są w stanie zmienić serca. Nie mogą oczyścić zdrojów żywota. Zanim człowiek będzie mógł stać się przemieniony z grzechu w świętość, musi pojawić się moc działająca od wewnątrz nowe życie z góry. Tą mocą jest Chrystus. Jedynie jego łaska jest w stanie ożywić. Zamarłe zdolności duszy oraz pociągnąć je do Boga, do świętości. Zbawiciel powiedział, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, jeśli nie otrzyma nowego serca, nowych pragnień, celów i motywów prowadzących do nowego życia, nie może ujrzeć Królestwa Bożego z Ewangelii Jana. Wyobrażenie, że potrzeba jedynie rozwinąć dobro, które z natury istnieje w człowieku, jest fatalnym zwiedzeniem. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż rozsądza się je duchowo. Nie dziw się, że ci powiedziałem, Musicie być na nowo zrodzeni. Z pierwszego listu do Koryntian i z Ewangelii Jana. O Chrystusie napisano. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jedyne imię pod niebem dane ludziom, przez które trzeba nam się dać zbawić. Z Ewangelii Jana i z dziejów apostolskich. Nie wystarczy dostrzegać Boże miłosierdzie, widzieć życzliwość i ojcowską czułość jego charakteru. Nie wystarczy zauważyć mądrość i sprawiedliwość jego prawa, spostrzec, że jest ugruntowane na wiecznej zasadzie miłości. Apostoł Paweł dostrzegł to wszystko, gdy oznajmił: Zgadzam się z tym, że prawo jest dobre, Prawo jest święte, i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Lecz w goryczy swej udręki duszy i rozpaczy dodał: Ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, z listu do Rzymian. Pragnął czystości i sprawiedliwości, których nie był w stanie osiągnąć o własnej sile, i zawołał: Nędzny jest człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, z listu do Rzymian. Podobne jest wołanie, które unosiło się z obarczonych serc we wszystkich krajach i we wszystkich czasach. Dla każdego istnieje tylko jedna odpowiedź oto baranek Boży, który gładzi grzech świata z Ewangelii Jana. Liczne są obrazy przy pomocy których Duch Boży usiłował zilustrować tę prawdę i wyjaśnić ją duszom, które pragną być uwolnione od ciężaru winy. Gdy Jakub uciekał z domu swego ojca po grzechu oszukania Ezawa, był obciążony poczuciem winy, myślą, która samotnemu, wygnanemu i odseparowanemu od wszystkiego, co przedtem czyniło życie cennym, Ponad wszystko inne ciążyła na duszy, była obawa, że grzech odciął go od Boga, że został porzucony przez niebo. W smutku położył się na gołej ziemi, aby odpocząć. Dookoła niego znajdowały się jedynie odludne wzgórza, a ponad nim niebo jasne od gwiazd. Gdy spał, na jego widoku zaświtało dziwne światło. I oto z równiny, na której leżał, ogromne tajemnicze schody, wydawały się prowadzić ku górze, do samych bram nieba, a na nich znajdowali się wstępujący i stępujący aniołowie Boży. Natomiast z chwały znajdującej się powyżej, słyszany był boski głos w poselstwie pocieszenia i nadziei. W ten sposób oznajmiono Jakubowi to, co zaspokoiło potrzebę i pragnienie jego duszy, Zbawiciela. Z radością i wdzięcznością ujrzał objawioną drogę, za sprawą, której on, grzesznik, mógł zostać przywrócony do wspólnoty z Bogiem. Tajemnicza drabina z jego snu przedstawiała Jezusa. Jedyny środek łączności pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To jest ten sam obraz, do którego odniósł się Chrystus w swojej rozmowie z Natanaelem, gdy powiedział: ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna człowieczego. z Ewangelii Jana. Przez odstępstwo Człowiek uczynił siebie obcym Bogu ziemia została odcięta od nieba ponad przepaścią, która rozpościerała się po środku nie mogło być żadnej łączności, lecz poprzez Chrystusa ziemia jest ponownie połączona z niebem swoimi własnymi zasługami. Chrystus sprawił pomoc nad przepaścią, którą uczynił grzech. Aby usługujący aniołowie mogli utrzymywać łączność z człowiekiem. Chrystus łączy upadłego człowieka w jego słabości i bezradności ze źródłem nieskończonej mocy. Jednak daremne są ludzkie marzenia osiągnięcia rozwoju, daremne wszelkie starania o podniesienie człowieczeństwa, o ile. Pomijają one owo źródło nadziei i pomocy dla upadłego rozwoju. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały jest od Boga. Z listu Jakuba. W oddaleniu od Boga nie ma prawdziwej znakomitości charakteru, a jedyną drogą do Boga jest Chrystus. On mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, z Ewangelii Jana. Boże serce wzdycha za swoimi ziemskimi dziećmi miłością silniejszą od śmierci. Oddając swojego Syna, posłał nam całe niebo w jednym darze. Życie, śmierć i wstawiennictwo Zbawiciela Usługiwania aniołów, nawoływanie ducha, ojciec działający ponad i przez wszystkich, nieustające zainteresowanie niebiańskich istot, zaangażowanie wszystkich skupione jest na odkupieniu człowieka. Ach, zastanówmy się nad zdumiewającą ofiarą, jaka została za nas złożona. Spróbujmy docenić pracę i energię, które niebo poświęca dla odzyskania tych, którzy są zgubieni, i przyprowadzenia ich z powrotem do domu ojca. Nigdy nie można byłoby wprowadzić do działania silniejszych bodźców i potężniejszych czynników, niż ogromne nagrody za czynienie prawości, cieszenie się niebem, Towarzystwo Aniołów, Wspólnota i miłość Boga oraz Jego Syna, jak również podwyższanie i rozszerzanie naszych wszystkich zdolności przez wieczne czasy. Czy nie są to potężne bodźce i zachęta do nakłonienia nas, abyśmy okazali naszemu Stwórcy i Odkupicielowi służbę miłującego serca? Z drugiej zaś strony, Boże sądy wydane przeciwko grzechowi, nieunikniona kara, degradacja naszego charakteru i ostateczna zagłada są przedstawione w Bożym Słowie w celu ostrzeżenia nas przed służeniem szatanowi. Czy nie okażemy względu Bożemu miłosierdziu? Co więcej mógł on uczynić? Postawmy siebie we właściwej relacji do tego, który umiłował nas zdumiewającą miłością. Skorzystajmy z zapewnionych nam środków, abyśmy mogli być przemienieni na Jego podobieństwo i zostać przywróceni do wspólnoty usługujących aniołów, do harmonii i łączności z Ojcem i Synem.